Dzień dobry, tachometry. Pan Zandberg się wywiązał, interpelacja poszła, dostaliśmy odpowiedź, szybko wymiana maili jeszcze inaczej i umawiamy się już na spotkanie. Teraz tak, tachometry. Co będzie na tych rozmowach, no to wam nie powiem, bo sam jeszcze nie wiem. My będziemy optować za taką opcją, iż karta. Po pierwsze, kartę wkładacie, żuraw musi być odebrany, inaczej się nie uruchomi. A jeżeli włożycie kartę, to automatycznie UDT widzi, że macie nieodebrany żuraw, czyli ukłon w stronę UDT. Nie mają z tym problemu. I mają jakby damę, że tak powiem, bo może coś przeoczyli. Ukłon w stronę Państwowej Inspekcji Pracy? Owszem, też jest, gdyż taka karta, taki tachometr. Wchodzimy na budowę, kontrolujemy, mamy wszystko i już nie ma fałszowania papierków, że podwójne raporty, albo podwójne podpisiki, albo jeszcze jakieś inne kombinacje. No ale sama karta. Macie kartę, jesteście zatrudnieni, możecie pracować. Nie macie umowy? Nie ma pracy. Żuraw jest nieodebrany? Nie ma pracy. Musi być odebrany. Wchodzicie, pracujecie 8 godzin. Nie możecie wejść na drugi żuraw i pracować następne. Ani zastęp, nawet po pół godzinki. Nie ma kombinowania, tak jak w Warszawie robili, że jeden operator robił 16 godzin, drugi operator robił drugiego dnia 16 godzin, a ten pierwszy szedł na inną budowę robić następne 16. I wtedy na budowie niby wszystko się zgadzało, bo w papierach było wpisane 8-8, 8-8. I dwie zmiany, jedna rano, druga po południu. No. Tylko robili po 16. A tego by tu nie było. Czyli nie będzie trzepania godzin, nie będzie zatrudnienia na czarno. Jest jeszcze jeden plus, ale to z UDT-em muszę tak sobie na priv porozmawiać. Co wy na ten temat sądzicie? Bo ta opcja jest, oczywiście, no można by powiedzieć, jest full rigor i terror na budowach, bo tachometry wprowadzili. Ale teraz tak, pracodawca nie jest okradany z godzin. Bo jeżeli kierownik się z operatorem umówili i to, co wpisali w kartę, to dostał właściciel żurawia, to, co nie wpisali w kartę, dostał operator, bo też tak kombinują, no to tu wyjdzie. Finansowanie czegoś takiego, bo pracodawcy jakby podniosą ten argument, że no, ale jak tu teraz to sfinansować? Mój pomysł jest taki, żeby dobrze poszukać w Unii Europejskiej i w cyfryzacji. Na różne pierdoły dosłownie szły pieniądze z Unii i to były przeżerane, że tak powiem, bo jakieś dziwne szkolenia, które się nie odbywały i inne rzeczy. A tu można zrobić system, który działa na przykład w Szwecji, czyli karty ID06 plus tachometr na żurawiu. I to będzie mądrzejsze i lepiej spożytkowane niż lewizny jakieś, wyłudzone z Unii, tak jak moim zdaniem pieniądze na portal Sygnalista, w którym i tak, gdy zgłaszacie cokolwiek, to na końcu jest zgłoś do PIP-u. Ktoś wziął za aplikację, za stronę, za to tamto, a i tak na końcu zgłaszacie do PIP-u, do odpowiedniej jednostki. To po jakiego grzyba to jest? Dobra. Na rozmowach będzie to samo. Wy jako operatorzy, wy jako pośrednicy, wy jako firmy żurawiowe, jeżeli to oglądacie, wiecie. I tak powinno być. Plusy są dla wszystkich. Minusy są dla Januszy biznesu. I tyle. Jak Ordnung, tak Ordnung. Na razie.